jesteśmy bezpieczni. Michał Bagietka! Kozielańczyk! Szef wszystkich szefów powraca, aby wyremontować facjatę swojego rywala. Tak, generalnie ja mam tutaj jedną rzecz, także jak mnie ktoś to wyjedzie na tacce. Wiem. To jakaś sugestia do Rutka? Rutka, chcesz przestraszyć? Bagieta, myślę, że nie w moją stronę, co? Ja nie chciałbym z tą zadzierać. Ty jesteś teraz taki diabełek. Bagieta taczką przyjechał się, nie patrzy. Ty, ale masz porządną taczkę. Powiem ci szczerze, że ja u siebie no takiej nie mam. Szef szefów musi mieć porządny kask. Prawdziwy Bob budowniczy, Bagieta. Taczkę. Bagieta, pamiętaj, w kaka kasku zawsze musisz, w kaka kasku. Tak, tak, kaka kask. Kaka kasku. To Bagieta, jak już się wywołałeś do odpowiedzi, to jesteś zadowolony ze swojego rywala? Generalnie następny k***a debil w sutannie k***a przyszedł. Zamknij pizdę, bo mam coś do ciebie do powiedzenia na samym starcie, bo jak dobrze wiesz... Pizdę masz k***a ty! I ja mam jeszcze biały kurwa... kask, a białe kaski robią laski, co, zadowolony jesteś? No i co z tego, kurwa? No porządny gówno. Szef ma kurwa biały kask, jakbyś nie wiedział. Kierownik budowie chodzi w białym kasku, kurwa. A powiedz mi, czy takim szefem byłeś kilka dni temu, dokładnie 26 sierpnia, gdy zaatakowałeś na pewnej gali osobę niepełnosprawną? Może się od tak... razu ci powiem, zapraszam na film Popo, tam jest wszystko wyjaśnione, Jasper po prostu przekręca wszystko, ale u Popa możecie zobaczyć. Ale jest osobą niepełnosprawną, to powinieneś brać z przymrużeniem oka to, co on do ciebie mówi, a ty... Ja też jestem upośledzony i co, kurwa, ważne, że wam się to podoba, kurwa. Nieważne, czy on jest upośledzony, czy nie, zaatakował mnie. Wyzywa mnie do walki i tego mu po prostu chwyciłem, pokazałem, że po prostu nie ma sensu ta walka. Po prostu jesteś śmieciem i tyle, bo zaatakowałeś sobie niepełnosprawną. Śmieciem to jesteś ty. Dobra, nawet zaraz to udowodnię, k***a. Mam prezent śmieci dla ciebie. To, śmieci... Zaraz ci przyniosę prezent. No to przynieś, dawaj. A co do śmiecia... To ty śmieci na tej swojej budowie możesz zbierać, a nie nazywasz ludzi śmieciem, bo z tego, co po tobie widzę, to wyglądasz jak jakiś chłopi, nie wiem, menel. Generalnie kupiłem proszę kilka wersji... Proszę tam ochronę uważać, bo Bagieta to jest nieprzewidywalny chłopak. Kupiłem kilka wersji i kupiłem jeszcze kleje, bo podobno se kurwa 20 zł wkładać je do dupy. I papier, i generalnie ja taki szodry nie będę, dam ci aby 10 zł, bo inflacja idzie do góry, więcej mnie nie stać, generalnie. A masz jakieś na to dowody, że wsadzając... Mam filmik, no to... mam materiał. Będzie bardzo fajnie, jak pokażesz ten filmik. Pokażę. Okay. Dobra, to potem... To... A peranalna się robi w tym momencie. Nie wiem, czy wiesz, ale ja też mam bardzo fajny filmik, a mianowicie jak dwóch chłopa na budowie cię ruchy. Trzeciemu robiłeś laskę. Na wieży? Tak, to było tak, na wieży? Już, akurat. To był ten filmik na wieży? Robalini, tu jest telefon z reżyserki, czy kurierzy tu dzisiaj z jedzeniem wjadą do ciebie? Dzisiaj nie powinni. Że za chwilę mają być za 10 minut kurierzy do ciebie. Jakiś Sasza z listwą się melduje. Dobra, Robalini, co to za strój? No to jest strój księdza, bo właśnie chciałem tutaj, może Bagietka by był taki skłonny, żeby na kolanach się wyspowiadać przede mną ze swoich grzechów, na przykład... Na kolanach to byś mi mógł zrobić laskę, tak jak koledze na budowie. Nie, ja bym kurwa zajebie. Dobra, Bagieta, siadaj. Nie, kurwa, no nie będzie mi śmieć, kurwa. Bagieta, siadaj, chodź, Bagieta, siadaj. Chodź, Bagieta, chodź, usiądź, masz poszukaj filmik i zaraz do ciebie wrócimy. Skasowany. Ale Bagieta, usiądź. Jakbym miał luźniejszy wiesz strój, co? Był skasowany. Ty jesteś po kroju kapeli. Wyprowadzasz cioś nogą, a cię rączka, kurwa, boli. Mam nadzieję, kurwa. Że nie zrobisz, noga mnie boli, kurwa, w walce. Na budowie tak jeżdżałeś. No, cienia się, kurwa, wyszłeś do walki i od razu, kurwa, się poddałeś. Jak ferma. Bagieta. Ja wyszedłem z kontuzją, zrobiłem swoje Bagieta. I... Kontuzją mózgu wyszedłeś. Bagieta, dorobalaj to... i siadł na parafie z jedzeniem kurierzy. Ty mózgu nie masz, kurwa, bo już dawno wypłynął. A ty tymi długopisami, kurwa,
Dobra, wypierdalam. Bagieta, usiądź. Bagieta, kurierzy jadą na jego żarcie, słuchaj, także siadaj, zaraz to wyjaśnimy. Idź tam. I będzie impreza na parafii, słuchaj. Wziąłeś telefon, Bagietka? Swój? Mam. Dobra, to poszukaj. Ale dobra, ja mam pytanie, panowie. Nie, no, taki. Ale bez kasku. Ale posłuszny jest. Nie ma takiego bicia, Bagieta, nie ma takiego bicia. Powiedziałem piesku na miejsce i poleciałeś. Niech sobie założy ten kask, żeby resztki rozumu mu nie wypłynęły. A ty na walkę założyłem ci jak pierdolec, żeś wylewu nie dostał, śmieciu. Dobra, panowie. Na maksa. A uciekałeś i się chroniłeś za ochroniarzami? Nawet nie podeszłeś. No bo mam ciasny strój, ty pisałem ci to, że mam ciasny ciasny strój. Ciasną to masz. Ciasną dupę to mieli właśnie twoi koledzy na budowie, przed chwilą o tym wspomniałem. Dobra, to może pogadaj. Pokaż, kurwa. Pokrzyczałeś, że nie chce kutas wejść. No. To może rozłożymy to, ja tutaj zapytam się kamerzysty. Kamerzysta, można powiedzieć śmiało, że wracasz do internetu z przytupem, wasz kanał idzie i to nie... jeszcze raz od nowa, bo nie słyszałem. Nie, teraz się mnie pyta. Zamknij ryń, nie do ciebie pytanie, kurwa. Zamknij ryń. Zamknij, kto pytał, kurwa. Pierdalaj, śmiech. Udław się, kurwa. Dławiłeś się na budowie, już ci to powiedziałem, kurwa. Aparat słuchowy ci zafundować? Pamiętaj, nie ma takich dowodów na to. Ja nawet jak walę konia, to kamera jest, kurwa, chowana, kurwa. Żeby mnie nie, kurwa, nikt nie nagrał, kurwa. Więc po prostu jestem stuprocentowo pewny, że nie ma takiego, kurwa, materiału i po prostu tylko bejtujesz, kurwa. I wziąłeś pomysł od jebanego kapeli, kurwa. Także po prostu nie ma swoich pomysłów. Ale kapela jest mądrzejsza od ciebie ze 100 razy, człowieku. Co ty w ogóle porównujesz siebie do kapeli? Kapela jest obsrany. Powiedziałem tak. Generalnie kapela niech wyzdrowieje i generalnie mogę po prostu wziąć z nim walkę, a walkę. I to nawet dwie walki jak mogę wziąć na jednej federacji. Na jednej gali mogę wziąć dwie walki, czyli na początku babaty. Kapela, a później idziemy po kamerzystę i idziemy, kurwa, No dobra, to ja przerwę. A ja czy zrobisz z kapeli prawdziwą siostrę za konem, jak go dojedziesz, Bagieta? Będzie rozjechany. Jak taczka, kurwa, w budowie. Dobra, i teraz... Dobra, Bagieta, bo ja bym zapytał, bo tu mu wywołałeś sam kamerzystę. No a jednak walki z nim nie przyjąłeś. Nie przyjąłem, bo z Kaleką nie będę walczył, bo jakby przegrał, to by powiedział, że przez kontuzję, a generalnie jako pierwszy odrzucił MMA i chciał się bić w K1. Później był boks, bo kolanko se rozjebał i A ja z czystym sercem powiem, jestem parterowiec i po prostu... Nie ukrywam, że po prostu jeśli bym dostał cios, to bym wyprowadził cios nogą i nie chciałbym przegrać walki przez taką głupotę, więc ewentualnie jakbym się zgodził, to K1 i lecimy z kochcem i rozpierdalamy następnego śmiecia w oktagonie. No dobrze, Bagieta, a jak kamerzysta cały czas będzie się upierał nad boksem, a jednak wywołałeś go, że idziesz po niego, no to co wtedy? Powiem tak, nie będę osobie, która poniżała, kazała, żeby jeść gówno niepełnosprawnej osobie. A ty zaatakowałeś niepełnosprawnego, więc co się wypowiadasz, śmieciu, w ogóle na to? Nie odzywaj się, wejdź sobie ty na kanał, bo tam jest wszystko wyjaśnione. Dobra. Nie słuchaj Jaspera, bo on przekręcił to wszystko. Nic nie przekręcił, człowieku, są nagrania na YouTubie, więc jak mógł nagranie przekręcić, jesteś w kuchni? Generalnie zobacz sobie, u Popo jest cały fragment, no, jak ale rozmawiałem nic nie z Jasperem. Bo widziałem ten filmik. No to ty też się... Taki byłeś dumny, że dziecko odpiłeś. Też się będziesz za księdza przybierał? Jazda z kapelą! Brawo! Kapela, kawał twa! Na ziemię i do domu, lewaku! Ty, ale... No co jesteś powiedziałem. Słuchaj, mam do ciebie wstać? Naprawdę, chcesz tego? To jest szok. Skolim, słuchaj, on sobie na szołapie kredki i długopisy za 20 zł. Ale udowodnisz to w końcu, dobra, czy nie? Jest materiał, jest! To jak? Czyli po Robalinim idziesz po kamerzystę i czekasz, aż on wyzdrowieje i chcesz walki w MMA z nim, tak? Tak.
Bagieta się robi takiego czyściciela całej federacji. Z tym, że ja nie wiem, czy ja będę w stanie po prostu zrealizować walkę w MMA, nie? W sensie bardzo chętnie. Bagieta, K1. Bardzo chętnie bym stoczył walkę w MMA, tylko no mówię, mam wypadające kolano, nie? No to nie, chodzi mi... Działa to? Tak. Generalnie chodzi mi o to, że złamię swoje zasady, bo ja jestem parterowiec, mam trenera ze czarnym pasem, także typowo trenuję parter. Przeciwnik się przekonał ostatnim razem. Nie sugerował w ogóle tego, że po prostu ja parter potrafię, bo ja tylko pokazywałem stójkę. Także generalnie prosto z mostu powiem. Chcę używać nóg w razie W. Jak dostanę bombę od ciebie i po prostu bym wiedział, że jesteś za silny, po prostu chcę używać nóg, żadnego boksu. Nie ma opcji. Ja wszystko rozumiem, tylko nie wiem, czy po prostu lekarz mi pozwoli stricte jeszcze kontynuować walkę w MMA, nie? Ale w K1, ja mówię K1, nie boks. K1. Że po prostu będziesz okopywać nogi. Tak. Okej, okay, no to nad tym możemy się zastanowić. Będę mieć takie stabilizatory, które utrzymają mi te kolano w normalnej pozycji, nie ma żadnego problemu. Nie no, ja nie będę robił specjalnie, żeby ci walić w te chore kolano, bo nie jestem takim zawodnikiem, żeby po prostu w kontuzję walić. Ale chodzi o to, że ja nie ukrywam, ja trenuję stójkę, ja trenuję parter i ja wiele razy po prostu mógłbym przez głupotę w boksie użyć nogi. I po co mam tak przegrać? Dobrze, na pewno możemy znaleźć się po środku, nie? W sensie... Także generalnie, nie wiem, może cię uniewinnią, ale generalnie powiem ci tak. Gnębiłeś niepełnosprawnego, upośledzony cię zniszczy. To znaczy inaczej, nie gnębiłem niepełnosprawnego, to był reżyserowany film, mówiłem o tym wielokrotnie, sąd jeszcze nie zapoznał się ze sprawą, bo jest zmiana stricte sędziego, jeszcze nie ma werdyktu. Przekupiłeś sędziego? Nie, nie, jest zmieniony sędzia. Bo jak Bagieta na to odpowiesz, że no bo to była Nutella, kamerzysta cały czas mówi, że to nie było gówno, tylko Nutella. Wierzysz w to, czy... Generalnie nie wiadomo, co tam było, ale generalnie to czarne i to czarne. Kamerzysta, ty podtrzymujesz, że to była Nutella? Nie, no to oczywiście to była Nutella, to był reżyserowany film. Wiadomo, że po prostu na YouTubie reżyseruje się pewne rzeczy, żeby po prostu były wyświetlenia. Robiłem to stricte pod wyświetlenia. Nie wiedziałem, że ten chłopak jest chory. Nagrywaliśmy takie filmy przecież przez 3 lata. Te filmy nie różniły się praktycznie niczym od siebie. Cały czas był ten sam content. Po prostu no, trafiliśmy tak, jak trafiliśmy i wyszło to, co wyszło. Słaby research zrobiłeś. Ja mam... Słaby research zrobiłeś. Ja tylko uzupełnię. Nieznajomość prawa nie tłumaczy z jego nieprzestrzegania. To tylko tak ode mnie. To znaczy inaczej. Jeżeli ja nie wiedziałem, że ktoś był niepełnosprawny, to jak mogłem o tym wiedzieć? No ale ty odpowiadasz za to, Łukasz, tak czy nie? No, odpowiadam, oczywiście, no, że odpowiadam za to, tylko no, to sąd uzna, czy jestem winny, czy jestem niewinny, tak? Ja mam tutaj pytanie do Bagiety. Bagieta jest chyba najbardziej lubianą personą w całym Prime. Miałem też okazję z tobą prowadzić dzień z zawodnikiem. Bardzo zaimponowało mi, jak przyszedłeś jeszcze w ciuchach roboczych na wywiad, zmieniłeś tylko ciuchy na wywiad. Czy nie, ty aktualnie, pracujesz jeszcze? Generalnie zrobiłem dla ciebie specjalnie 3 godziny wolne od pracy, żeby po prostu nakręcić ten dzień. Także generalnie i później wróciłem do pracy. Pracuję, bo mam... Zanim Prime mnie zauważył, zanim Don Casio do mnie napisał, ja umówiłem robotę na lipiec, sierpień, 5 pokoi, kuchnia, całkowity remont, skucie posadzki, nowa posadzka, panele i generalnie jestem... uczciwym człowiekiem, który po prostu dotrzymuje słowa. I dlatego po prostu muszę tą robotę dokończyć. Nie jestem z tego... nie chciałbym powiedzieć dzieciom, które tam w tych pokojach mają mieszkać, słuchajcie, mam wyjebane na to, że wy chcecie mieszkać, ale ja jestem sławny i wam tego nie zrobię. Po prostu jestem słowny, wykonuję, cierpi to... trochę YouTube, popularność, bo spadły wyświetlenia przez to, że po prostu nie ma regularności, ale generalnie wrócę z większą pompą, z większymi filmami, także generalnie sam zrobiłem sobie napad na siebie i generalnie jakby policja się w to nie mieszała, to by był kozak film.
Powiem tutaj, Bagieta, że tak ciebie słucham i na podstawie tego, co wspólnie nagraliśmy, jesteś takim honorowym gościem słowa. Praca u podstaw jest ci dobrze znana. Jak odniesiesz się do tego, że twój przeciwnik na swoich streamach zamawia bądź ma zamawiane jedzenie, gdzie potem przyjeżdżają kurierzy, nie mają płaconej, ci ludzie są narażeni na straty. To jest tak, tobie by ktoś nagrał robotę, ale nie mógłby tę osobę zapłacić, się tego odniesiesz. Generalnie takie rzeczy powinny, jeśli on robi streama, nie powinien podawać jakiegoś hotelu czy coś w tym rodzaju, ukryć wszelakie dane miejsca, bo ludzie są wredni. Ja kiedyś dostałem za 1000 zł węgiel. Przyjechał kurier, 1000 zł do zapłaty za węgiel, ktoś to zamówił, po prostu odmówiłem, powiedziałem, że ja tego nie zamawiałem, także wszystko ten, no bo każdy towar można odmówić. Mogłeś nie podawać swojego adresu, jak mówisz, że nie podawać adresu. Słuchaj, ja prowadzę filmy, baranie, i można wszystko, no właśnie, kurwa, to być jak hotel, no i tyle, no i co? No i co? Jesteś... No i gówno. No twoje, tylko smakuje takie ci? Słowa potrafisz? A przecież lepiej od ciebie mówię. Ale takie słowa tylko potrafisz, gówno. Dobra, chłopaki, chodźcie na face to face i może ujarzmimy trochę te emocje. Robal, wytrzymasz to face to face? Tylko bez... Chodź tu. Dawaj się, dawaj. Chodź. Robal się trochę boi, widzę. Stańcie tu bliżej. Się nie boję, tylko bardzo ciasny strój mam ruchy ograniczone. Tak, tak. Jak to jest po Norasie, przecież. Ale pasuje na mnie. Staniesz na face to face? No stanę, ale na pewno. Jestem pewny tego. Uderzysz go? Chcesz się z nim bić, a w oczy mu nie chcesz spojrzeć. Generalnie, czy ta walka jest sensu, jak on w ogóle nie potrafi podejść? No i co? No i nic. Szef już go tam załatwi na backstage'u. Dobra, ciasny strój mam. Jakbym był bez stroju, to bym cię w 3 sekundy poskładał. Siadaj, Bagieta. Jesteś taki cienki, że mój skok anioła polegniesz tego ciosu. Okej. Dobrze, ja chciałem jeszcze coś sprostować. Poproszę, Bagieto, szef. Kolego, powiedziałeś, że wydałem swój adres. Robalini, adres, zostaw ten telefon na chwilę. Ten adres faktycznie nie był faktyczny tam, gdzie ja faktycznie mieszkam. Bo tam, gdzie ja mieszkam, to po prostu nikt nie ma tego adresu. A tam, gdzie przyszedł węgiel... Ja mam Bagieta. No, ty masz. Także generalnie ten węgiel poszedł na inny adres, gdzie po prostu była powiązana moja firma. No to okej, ale to moja wina, że wyciekła nazwa hotelu, w którym jestem i ktoś zamówił nieopłacone jedzenie? To masz po prostu niefajnych kolegów, z którymi siedzisz. Bo to ktoś od ciebie wsypał. To tyle nie, jest. Ja nie mam słów na tego człowieka w ogóle. Tyle ci powiem. Powiem ci tak, widzowie mi mówili, że Pateczki przegrał, kurwa, już na konferencji. Ja już to widzę, że ty też, kurwa, już to przegrałeś tą walkę. Jesteś, kurwa, cieniasem, kurwa. A ja widzę, że wygrałem i dostałeś tylko tą walkę dlatego, że ja kamerzystę nie wziąłem. Jesteś, kurwa, cieniasem, kurwa. A skoro jesteś taki dobry, to czemu każesz mi robić wagę do siebie? Bo po prostu postaraj się trochę. No, 2 kilo więcej musisz mieć, bo po prostu nie dać rady, 75, tylko 78 musisz mieć. Panie kolego, ja na 100 kilogramów przeciwniku zrobiłem trójkąt, więc ty, kurwa, z tą wagą, to jeszcze jest waga piórkowa, kurwa. Safety Bell. Jesteśmy bezpieczni.